Niedawno internet obiegły pierwsze zdjęcia z planu filmu fabularnego o najbardziej znanej polskiej ekoaktywistce. Ale Simona Kossak, o której mowa, już wcześniej pojawiła się na ekranach i właśnie dziś chciałam wam opowiedzieć o filmie Simona z 2022 roku w reżyserii Natalii Koryńskiej Grus. Ten film to biografia, a więc poświęcony jest samej Simonie Kossak. Nazwisko Kossak, przypisane do galicyjskiego rodu szlacheckiego, jest w Polsce bardzo znane. Do tego rodu należało bowiem wielu artystów. Najbardziej znani spośród nich to Juliusz i Wojciech Kossakowie, którzy byli malarzami, a zasłynęli głównie jako twórcy obrazów przedstawiających sceny batalistyczne i konie. W rodzie Kossaków znalazło się również wiele utalentowanych kobiet. Zofia Kossak-Szczucka, a także pisarki Magdalena Samozwaniec i jej siostra, znana poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Właśnie o tej szalenie ważnej postaci polskiej literatury możecie dowiedzieć się więcej z krótkiego wykładu profesora Aleksandra Nawareckiego, który znajdziecie na kanale Polskiej Półki Filmowej. Do grona piszących kobiet w rodzie Kossaków zaliczała się także Simona Kossak, o której więcej opowiem Wam za chwilę. Kim była ta niezwykła i do dziś wzbudzająca wiele emocji kobieta? Simona Kossak urodziła się 30 maja 1943 roku w Krakowie, a zmarła 15 marca 2007 roku w Białymstoku. Była absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagielońskiego, profesorką nauk leśnych, popularyzatorką wiedzy o zwierzętach oraz badaczką Polskiej Akademii Nauk, zwanej w skrócie PAN. Była także leśniczką. Leśnik, leśniczka to osoba zajmująca się zawodowo zarządzaniem i organizowaniem prac na terenie lasu, a także jego ochroną. Na co dzień Simona pracowała w zakładzie badania ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Zakładzie Lasów Naturalnych, gdzie od stycznia 2003 roku pełniła stanowisko kierowniczki. Swoją pracę doktorską poświęciła badaniu preferencji pokarmowych saren w boże mieszanym w Puszczy Białowieskiej. Szczególnym zainteresowaniem Simony Kossak cieszyło się zachowanie dzikich zwierząt i to jemu poświęcała najwięcej uwagi w swojej pracy. Była jednym z pomysłodawców unikatowego na skalę światową urządzenia odstraszającego dzikie zwierzęta przed przejazdem pociągów. Znana z bezkompromisowych, często kontrowersyjnych, zwłaszcza dla wiejskiej lokalnej społeczności, poglądów i działań na rzecz ochrony środowiska przyrody Puszczy Białowieskiej. Warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów o samej Puszczy Białowieskiej. Jest to olbrzymi, prastary las o powierzchni około 1500 km2. Znajduje się ona na pograniczu polsko-białoruskim. Z uwagi na występowanie w niej żubra, rysia, wilka, a także ponad stuletnich drzew, w 1979 roku została umieszczona na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, stanowiąc tym samym przyrodniczy zabytek w skali światowej. Z kolei od 2010 roku puszcza ta należy do spisu siedlisk idealnych pod względem warunków życia dla ptaków prowadzonego przez BirdLife International. W takim to niezwykłym miejscu zamieszkała Simona Kossak, a w jej leśnych przygodach towarzyszył jej fotografik przyrody, prywatnie jej partner Lech Wilczek. Jako młoda dziewczyna sama pojechała do puszczy. Oczywiście pomysłu tego nie popierała jej rodzina. Niesłusznie jednak nie wierzyli w jej siły. Simona udowodniła niedowiarkom czy ludziom nastawionym sceptycznie do jej pomysłu, że pomimo drobnej postury świetnie sobie radzi w spartańskich warunkach, czyli surowych i niewygodnych, znacząco odbiegających od rzeczywistości w dużym mieście, jakim jest przecież Kraków. Młoda badaczka budziła początkowo nieufność, a nawet gorszyła lokalną społeczność. W końcu nie godzi się, aby młoda kobieta piła z koleżanką wzorem miejscowych mężczyzn piwo na ławeczce pod sklepem. Z czasem Simona dała się poznać jako nieustraszona, stanowcza nie tylko w czynach, lecz również w słowach kobieta. Walczyła zaciekle z kłusownictwem, a także z niehumanitarnymi metodami naukowego, by tak rzec, odławiania zwierząt, w celu założenia im obroży telemetrycznych. Obroże te zakładane są na pewien czas wybranym osobnikom dzikich zwierząt i mają na celu umożliwienie badaczom śledzenia ich wędrówek i codziennej aktywności. Niestety, kiedyś do łapania zwierząt używano narzędzi kłusowniczych, czyli sideł trwale okaleczających zwierzęta. W uznaniu zasług na polu nauki i popularyzowania ochrony przyrody w 2000 roku Simona Kossa została uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi. Po dawno minionym świecie Simony oprowadza nas jej cioteczna wnuczka Ida Matysek, która ze wzruszeniem ogląda rodzinne nagrania, na których została uwieczniona z Simoną jako małe dziecko. Młoda kobieta próbuje uzyskać odpowiedź na pytanie, kim była jej krewna i jaki ślad na ziemi po sobie pozostawiła. Film obfituje w anegdoty opowiadane przez znajomych i współpracowników Kossak, ujawnia też szokujące fakty z życia badaczki. Z tych opowieści wyłania się osoba niezwykle boleśnie doświadczona przez życie, która odnalazła schronienie dopiero po przeprowadce z Krakowa do Puszczy Białowieskiej, gdzie objęła w posiadanie leśniczówkę o nazwie Dziedzinka, która stała się jej domem na następne 30 lat. W słynnej już dziedzińce Simona Kossak odchowała wiele osieroconych dzikich zwierząt, m.in. sarny, łosie, rysia, dzika, kruka i sowy. W filmie Simona zobaczycie wiele pięknych zdjęć badaczki ze zwierzętami wykonanych przez Lecha Wilczka. Są one wzruszającym zapisem macierzyńskiej wręcz relacji kobiety z młodymi zwierzętami traktującymi ją jak matkę. Zdjęcia te możecie obejrzeć w książkach napisanych przez Simonę Kossak zatytułowanych Saga Puszczy Białowieskiej o ziołach i zwierzętach, Serce i pazur, opowieści o uczuciach zwierząt i wielu innych. Film stanowi nie tylko biograficzną opowieść o postaci kossak. Jest także historią raczkującej w Polsce ekologii i trudnej walki o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. Simona stale toczyła batalie w imieniu ukochanych przez nią zwierząt i drzew. Nie przysparzało jej to sympatyków, jednak ta drobna kobieta była nieustraszona i nieugięta. Simona broniła tych, którzy nie mogą wypowiedzieć się w swoim imieniu. Niestety, często jej poświęcenie kończyło się tragicznie. Odchowane przez nią dwa młode łosie zginęły potem z ręki człowieka. Oto paradoks. Jeden człowiek, przepełniony empatią i dobrocią dla wszystkich żywych stworzeń, nie ratuje, a drugi w jednej chwili niszczy jego pracę, odbierając życie niewinnej istocie dla swoich egoistycznych celów. Film dokumentalny Simona obfitujący w materiały archiwalne, filmiki z archiwum rodzinnego, fotografie, barwne opowieści osób, które znały Kossak na gruncie prywatnym i zawodowym daje najlepszy wgląd w życie i światopogląd naszej ekobohaterki. Dokument zawiera wiele wypowiedzi samej Simony, wrażliwej i oddanej zwierzętom bojowniczki o ich prawa w okresie, gdy kwestie dobrostanu zwierząt były w Polsce nadal czymś niecodziennym. Dzisiejszy odcinek przygotowała dla Was Marta Szczanowicz, prowadząca blog Filmowe Zwierzęta i kanał Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Mam nadzieję, że zachęciła Was do obejrzenia tego filmu dokumentalnego, a także że sięgniecie już wkrótce po film fabularny, którego bohaterką stanie się Simona Kossak. Życzę Wam udanych seansów i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że różne ciekawostki związane z językiem i kulturą polską znajdziecie także w serwisie Facebook i Instagram oraz w innych filmach polskiej półki filmowej. A jeśli chcecie wspomóc działanie kanału Polska Półka Filmowa, zajrzyjcie do serwisów Buy Coffee too albo Buy Me Coffee. Dzięki waszemu wsparciu mogę robić jeszcze więcej.